Co robisz, powiedz? No, ja tu jest tatą. Tak? A tak. Co robicie? No, tak lecim... Tak lecim mocno. Robię ogrodzenie do naszego ogródka i dookoła naszego domu. Zima się kończy. Choć temperatury wciąż są niskie, a na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że do wiosny daleko, to ja już widzę jej pierwsze oznaki. Nieśmiało kiełkujące rośliny, czy wciąż trochę zaspane owady budzące się do życia, są dla mnie wyraźnym znakiem, że wiosna tuż, tuż. Wreszcie mogę odetchnąć z ulgą. Tej zimy obawiałam się najbardziej ze wszystkich zim, jakie do tej pory przeżyłam. A wcale nie było ich tak mało. Mieszkając w mieście, nie zastanawiałam się zbytnio nad mijającymi porami roku. Życie między latem a zimą różniło się jedynie warstwą ubrań, które należało założyć przed wyjściem z domu. Teraz jest inaczej. Zmieniające się pory roku są niezwykle wyraźne, a każda z nich niesie inne wyzwania. Po doświadczeniach z zeszłego roku myśl o kolejnej zimie spędzonej w naszym domku na wsi była dość przerażająca. Szereg problemów, którym musieliśmy stawić czoła, czy uczucie samotności, które mi wtedy towarzyszyły, nie należało do miłych wspomnień. Jak poradziliśmy sobie w tym roku? Zobaczcie sami. So it all started when I came back from war. It was 1945, if I remember correctly. I just came back from my deployment and I went home. And to my surprise, when I entered the bedroom, I saw my wife with my brother. So I took my shotgun, loaded it with buckshot, and blew a hole in this. Już? Możemy zaczynać? Nie wiem, nie było rozgrzewki żadnej nawet. Nie, nie było poczęstunku, nie było rozgrzewki żadnej takiej. Zima prawie się skończyła. Jak ją przetrwaliśmy? O, to jest pytanie. Nie było tak źle. Zimę przetrwaliśmy bez większych problemów. Zdecydowanie lepiej niż w zeszłym roku. Zaczęło się od zamarzniętej wody w toalecie. Była woda zamarznięta, bo nam hydraulik jak kładł rury, to bardzo położył, w zasadzie na elewacji praktycznie w środku. Chyba pierwszy raz dom szkieletowy robił. I rury z zewnętrznej strony w ogóle nie są ocieplone. No, prawie w ogóle nie są. I zamarzło nam, ale nie odpływ wody, tylko przypływ. No, dopływ wody, tak. Tak, zamarzł nam dopływ wody w toalecie, nie mogliśmy spłukiwać, ale to nie był jakiś wielki problem. Bo woda dalej działała w umywalce i pod prysznicem. Do czasu pod prysznicem, bo pod prysznicem a też, też w końcu zamarzła woda. Tak, tak jak ale było, tak... Takie bardzo intensywne mrozy były po kilkanaście stopni. To jak my się umyliśmy wtedy? Odmarzło szybko chyba, tak? Ja tylko zamarzę. Nie zakodowałam tylko mojej pamięci. Wiesz co, bo ciepła woda płynęła cały czas. Aha, ciepła, tak, zimna tylko zamarzła. Ciepła, zimna zamarzła.
My jako dzieci kąpaliśmy tak, że ciepłą waliśmy gorącą, a dolewaliśmy jakiejś wody takiej zimnej chyba z kuchni. Nie. Tak. Chyba tak było, tak. Tak chyba zamierzaliśmy robić, ale... Albo jakoś tak było, nie, że jak ciepła woda leciała, to z czasem się zaczęło jakoś ogrzewać zimna chyba zamarznięcie. W ogóle nie zagotowałam tego swojej pamięci. Nie pamiętasz? Nie. Więc zdecydowaliśmy się zamienić sypialnię na pokój dziecięcy. Tak, i wyciągnęliśmy to łóżko duże, rozmontowaliśmy. Kanapę, która była w saloniku, tam przenieśliśmy, co dużo miejsca bardzo uwolniło. Tak, ja w ogóle żałuję, że od początku czegoś takiego nie zrobiliśmy. Mamy zdecydowanie więcej miejsca w salonie, dzieci mają się gdzie bawić, mamy gdzie trzymać wszystkie ich zabawki i tak. To naprawdę takie było win-win. Tak, na tak wielu poziomach była dobra decyzja. Bardzo to usprawniło nasze życie w małym domku, bo już tutaj w saloniku nie ma zabawek rozwalonych, nie ma tej maty, na której się bawi Radek. Tylko wszystko jest w pokoju tam, to jest pokój dziecięcy. Mieliśmy problem z wodą. Woda znowu była brudna, jak w zeszłym roku. Tam dużo padało, była odwilż. Tak. Zauważyłem, że tak się głównie dzieje, jak dużo śniegu spadnie. Długo śnieg leży i potem jakoś to coś się takiego dzieje, że jakoś szybko się filtry zanieczyszczają i woda taka żółtawa się robi. Ale tutaj ja myślałem też, że hydrofor się trochę popsuł, bo też ciśnienie spadło bardzo. I tak się nierówno pracowało jakoś, ale wymieniłem wszystkie filtry i woda już jest czysta znowu. Wystarczyło filtry wymienić wszystkie pod zlewem. Tak. Wszystkie problemy, jakie mieliśmy w tym roku, jakoś tak bardziej na luzie chyba do nich podchodziliśmy. Tak. Nie panikowaliśmy tak jak w zeszłym roku. Tak. W zeszłym roku każdy jeden problem to wydawał się olbrzymiast i w ogóle nie do pokonania. A w tym roku mniej więcej wiedzieliśmy, jak sobie z tym wszystkim radzić i tak. Szybko działaliśmy. Także nie było jakiegoś wielkiego problemu. Jeśli chodzi o wilgoć, okazuje się, że sama wentylacja w domu nie wystarcza. Jest nas za dużo, codziennie gotujemy, kopiemy dzieci. Generuje się bardzo dużo tej pary wodnej i po prostu nasz mały domek nie umiał tego sobie z tym poradzić. Ale jak rozwiązaliśmy ten problem? Kupiliśmy osuszacz powietrza. Tak, który sprawdził się rewelacyjnie. Niestety jest trochę głośny, chociaż kupiliśmy najcichszy, ale wydaje mi się, że jesteśmy takimi ludźmi, że nawet najciszej działające sprzęty są dla nas zbyt głośne, bo my lubimy ciszę. Co się dzieje? Jagoda, lubimy ciszę. Lubimy ciszę. Dziękuję. Dzisiejszym do tej pory nasz urządzeniem w domu to była lodówka. Jest, no i ten odwilżacz teraz. A teraz ten osuszacz powietrza jest głośniejszy, ale go włączamy okresowo. Najgłośniejsze to są dzieci. Tak, dzieci są najgłośniejsze. Ale jednemu wystarczy chrupki dać i się zamyka, a drugie... Powinien słoczek wystarczyć, ale no nie tym razem. Co? Ona śpiąca jest? Więc właśnie próbowaliśmy nagrać małą pogadankę. Niestety z dwójką małych dzieci nie jest to proste. Nasza mała Jagódka się zmęczyła i teraz próbuje ją uspać. Drugi, nasz mały książę, Radek, też chyba jest zmęczony. W każdym razie jest bardzo marudny. Także zrobiliśmy sobie małą przerwę i myślę, że za chwilę się uda nagrywać dalej. Zobaczymy. Niestety nie udało się. Największym problemem była wilgoć. Grzyby i pleśń rosły w zastraszającym tempie. Choć robiłam co mogłam, nie byłam w stanie tego opanować. Wtedy zdecydowaliśmy się na kupno osuszacza powietrza. Koszt takiego wynalazku to około 750 zł, jednak był to wydatek niezbędny. Teraz wilgotność utrzymuje się na poziomie około 60%. Wcześniej nie spadało poniżej 80%. Powiedz mi na bardzo ważne pytanie. Czy ty kochasz mamę? Tak. A tatę? A Jagódkę? Tak. A jak się nazywasz? Lalek Sladomir.
Ale ty jesteś mądry. Ślicznie. A co ty masz na nogach? Buty. Buty masz. A gdzie idziesz? Buty do mamy nocy i mogę tak robić. Brawo. Choć w tym roku mieliśmy podobne problemy jak w poprzednim, nasze podejście było zupełnie inne. Znaliśmy już wroga i wiedzieliśmy, jak z nim walczyć. Poza tym spodziewaliśmy się najgorszego. Wychodzi na to, że dużo zależy od podejścia. Pierwszy rok mieszkania w naszym mini domku na wsi był dla nas niemałym szokiem. Musieliśmy się zmierzyć z czymś, o czym mieszkając w mieście nie mieliśmy pojęcia. Każdy rok i każdy problem to lekcja, z której wyciągamy wnioski. Kto wie, jeszcze parę lat i nic nie będzie w stanie nas zaskoczyć. Gdy ja oficjalnie witałam wiosnę, rozpoczynając pierwsze prace ogrodowe, zima stwierdziła, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ubrała swoje najlepsze szaty i odwiedziła nas niespodziewanie. Jestem dzieckiem wiosny, a z królową śniegu nigdy nie dogadywałam się zbyt dobrze. Jednak tym razem pożegnałam ją jak dobrą przyjaciółkę. Bawiłam się jak za dawnych lat. Przypomniałam sobie, że zima ma również drugie oblicze. To nie tylko problemy jak wilgoć w domu czy zamarznięte rury. To chrupiący śnieg pod stopami, lepienie bałwana czy bitwa na śnieżki. Od nas samych zależy, jak postrzegamy rzeczywistość. To kwestia wyboru. Ja wybieram zachwycać się światem, cieszyć się życiem i być szczęśliwa. By umilić Wam czas spędzony na moim kanale, postanowiłam zrezygnować z reklam. To za tym idzie, na tym filmie nie zarobię. Możesz jednak mi wspomóc, nie tylko dobrym słowem, chociaż to też jest coś wspaniałego. Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz w opisie poniżej. Pozdrawiam!